Ustawiono 150 krzeseł, ale dla wszystkich nie starczy. Na podwórku tej szkoły w Mpopopeni w prowincji KwaZulu-Natal zebrał się tłum. Chris Pappas, znany jako Mayor Pappas, tutejszy burmistrz, zwraca się do mieszkańców w Zulu, najpowszechniej używanym języku w tej prowincji. Lokho sikwenzayo sikubiza nge-budget imbizo so shuthi ke sihlela izisabelo zimali yomkhandlu for unyaka ozayo. Bayazaba kodwa amandla abo ayancipha kuphi. To rzadkość u białych. Burmistrz włada doskonale językiem lokalnym i poświęca 2 godziny na analizę finansów gminy w języku Zulu. Omawia między innymi dług wobec dostawcy energii elektrycznej. Yokuqala ukutshontshwa kwagesi endawo ekwezinye iy'ndawo. Umkhandlo wethu ukhiphe imali engango-40 million wamarandi ukhokhele ugesi ku-Eskom kodwa imali ayingeni kuthini. 40 million wamarandi. Ngizowenza umzekelo, lo mgwaqo lo ukulungisa lo ukwenza kuba yitiyele ngaba u-6 million. So singalungisa lo mgwaqo cishe kwaba ka-5. Nowe pojazdy policyjne, sprzęt do robót publicznych, miejsca pracy w urzędzie, by zapewnić dobrą obsługę. Burmistrz wyjaśnia, na co przeznaczane są pieniądze i wysłuchuje oczekiwań mieszkańców. Owesibili umbuzo wami umayelana ne-sanitation ama-toilets. Miningi imizi ekhona laphaya emashingeni kwafika uhlelo lokufakwa kwama-toilets. Kodwa ezinye iy'ndawo zashiwa nje i-material kwangaqedelelwa. Kukhona futhi eminye imizi engafakiwe nhlobo ama-toilets. Sibabaza, sibabaza. This is our 8th meeting in the last 2 weeks where we go to different communities. We're trying to put a focus on rural communities this particular financial year. And you can see by the turnout that there's a big need or desire for people to participate in these areas. Gmina Umgeni obejmuje township Mpopopeni oraz ośrodki miejskie Hilton i Howick. Chris Pappas z centroprawicowego Aliansu Demokratycznego został burmistrzem w 2021 roku. W KwaZulu-Natal, bastionie rządzącego od prawie 3 dekad ANC, Umgeni to jedyna gmina w rękach opozycji. You had one political party for 27 years, which is one way of thinking, one culture, one ideology, one system. And then you come up with something completely different. So, you know, they talk about human behavior being difficult to manage. You know, you can buy pens and you can fix roads and you can do those things, but human behavior. But there's been a lot less resistance than I thought. W Radzie Gminy po jednej stronie 13 przedstawicieli większości, po drugiej opozycja. Jest 2 radnych z ramienia EFF, Economic Freedom Fighters, Partii Radykalnej Lewicy i 10 radnych z ramienia ANC. We appreciate the document that has been submitted to us. I want to understand when, if we have any questions when we have gone through the documents. Who are we going to contact? Atmosfera zdaje się przyjazna, ale nikt z opozycji, z ANC ani z EFF, nie zgodził się z nami porozmawiać mimo licznych próśb. Od 1,5 roku burmistrz, ekonomista specjalizujący się w kwestiach rozwoju, pracuje nad procedurami i biurokracją w gminie. Committees on committees on committees on committees, because you've got one for health, one for libraries, one for museums, one for, you know, everyone's got a committee for something. Is it possible for us to incorporate this into existing structures so that it is more productive and functions? Ward committee members thinking that there are many councillors, and you've said that in the past.
Działać jak najwydajniej. Taki jest cel burmistrza i jego zastępcy, Sandile Mnikatiego. Angażować zaczął się już w czasach studenckich w Pretorii. Chris Pappas, wybrany do samorządu studenckiego, odkrył, że w miarę swoich możliwości może zmieniać życia na lepsze. I wasn't political. I didn't know what politicians did. You know, I just saw them making noise every now and again. But if you use power and you use your opportunities as a person with authority in the right way, then you can make meaningful change. And that's where it started. You know, I started to realize that you don't actually have to be a political politician. You can be an administrative politician who actually wants to get things done. And in doing that, you can change people's lives significantly. Takiej odmiany doświadczył Freedom Ndlovu, który pracuje w innym budynku urzędu w biurze do spraw młodzieży. W 2015 roku ukończył zarządzanie publiczne. Od tego czasu jest bezrobotny. W ubiegłym roku dostał płatny 2-letni staż w urzędzie. To jego pierwsze zawodowe doświadczenie zgodne z wykształceniem. The new leadership take over and I think that is where even my peers, they were saying, no, let us apply again now, because it's like we are standing more chances since when you look at the social media, we look at what the leadership have been doing and we see improvement and then the hope is coming back. Jak twierdzi, wcześniej nie miał dobrej sieci kontaktów. Ma na myśli znajomości w urzędzie ANC. Dziś pomaga młodym w pisaniu CV, szukaniu staży, kształceniu się. Podobnie jak on w urzędzie w Umgeni, pracę znalazły dziesiątki innych młodych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Howicks Falls w centrum miasta stanowi dużą atrakcję turystyczną. Burmistrz i jego zastępca przyszli porozmawiać z licznie ściągającymi w weekendy przyjezdnymi. Nice to meet you. O, sebo ngoba. Gut, usvagashile njela. Usvagashile. O, sebo. Kunjani, good right. Ah, khamba kahle kakhulu. No, sebo ngakho. Sebo, ngihambe kahle. Sebo. Yaphila ba. Yaphila mfowethu. Ukhulumi isikhathi eside. How? Burmistrz, jego asystentka i zastępca oceniają stan prac remontowych, które ruszyły tu, kiedy objęli urząd. Wcześniej to miejsce cieszyło się złą sławą. Teraz jest cenione przez rodziny. From there, go to a place called Piggly Wiggly. It's not far from the capture site. There's lots of small shops there with great things. How much time do you guys have? We're here the whole day. So where are you guys from? I'm from here. May. May and Dibbs May. No. And you're Dibbs May. Okay. So Simon, I'm going to go Really? Ten duet zaskakuje. Dwóch młodych mężczyzn, 31-letni burmistrz i 28-letni zastępca o różnych kolorach skóry. Choć oficjalnie to nie ze względu na ten symboliczny aspekt, zostali wytypowani przez partię. What you see in front of you are the two people who came out on the top of that process. So it was not about race, it was not about age, it was not about sexuality, it was just who ended up as the best candidates for the job. I ten duet działa. I always joke and I say he does nothing and he points back and says I do nothing. But he delegates a lot, which is quite interesting in South African politics, especially local government. Mayors don't trust the deputy mayors because, you know, of either a confidence issue, you know, politics is a lot of backstabbing. So you don't want your mayor to be, your deputy mayor to be in the limelight. And Chris's instance is always encouraging me to be in the limelight and I'm like, well, do I really have to? But yeah, he delegates a lot of important responsibilities to me. To nowe pokolenie polityków przeciwnych partii ANC chce przecierać nowe szlaki. Right, smile. Siap. Sebo. I'm 1 year younger than the country's democracy, so that's quite an interesting thing. And I've lived in free democratic South Africa all my life. I haven't experienced anything else. And I must admit, we have made some gains as a country. But there's a lot of things that are going wrong. Z dzieciństwa spędzonego na niedalekiej farmie, Chris Pappas wyniósł znajomość języka Zulu i umiejętność odstraszania węży.
Tuż nad wodospadem w Howick znajdują się slumsy Shia Bazali. Mieszkają tu Grace i Nkobile. Głównymi problemami, jak w całej południowej Afryce, są bieda, bezrobocie i brak bezpieczeństwa. Jednym z pierwszych projektów nowych władz było postawienie latarni solarnych. Dzięki oświetleniu okolica stała się bezpieczniejsza. Drugi etap to przekazanie paneli słonecznych do ponad 500 domostw. Skorzystać mogła też Nkobile. This is a solar panel. We are using it to charge the battery. The battery put it inside, so we put outside the solar panel, so it will be charging the battery inside. W zestawie znajdują się panel, akumulator, żarówka do każdego pomieszczenia i ładowarka do telefonu. Kiedy pytamy Nkobile i Grace, czy głosowały w wyborach w listopadzie 2021 roku, odpowiadają od razu. Yes, we do vote. How? DA, obviously. Hmm. We're not afraid. We're not afraid because we see the difference. Mm. Yes. For a year, because it's a year. It's a big difference to 27 years where we did not see the difference. Dotyczy to nawet zbiorników wody napełnianych teraz codziennie. To również nowość. I will say everything is change. Because we have everything now. And we have a say. If we want to say something, we go straight to municipality and say what we want to say. It's not like before. When you want to talk to the municipal mayor, they won't allow us. The last mayor, we only saw him there on the stage on that day. When we gave him our concerns, we don't get answers. Nowa rada gminy działa inaczej. Każda okazja do rozmowy z mieszkańcami jest dobra. Sekret popularności burmistrza, jak twierdzi jego zastępca, jest prosty. I think Mayor Pappas is more relatable because he can speak the language. Not only does he speak the language, he also understands the culture. And I think once you can do those two things, people will accept you a little bit differently. And also people can tell whether you're being sincere or not. 70% mieszkańców Umgeni to osoby czarnoskóre, 18% białoskóre. Dla 3/4 językiem ojczystym jest Zulu, angielski tylko dla 13%. Przemierzając tę gminę przez kilka dni, spotkaliśmy wielu mieszkańców. Nikt nie powiedział przed kamerą słowa krytyki na temat Chrisa Pappasa. Nieważne, czy byliśmy w townshipach, czy w mieście, wśród biedniejszych, czy zamożniejszych. Dziś w sali zebrań w mieście Hilton odbywa się kolejne imbizo w sprawie budżetu. Format jak w szkole w Townshipie, tym razem jednak po angielsku. This is the first budget year of the new administration. Right? So we've inherited 27 years of problems and we've had 15 months to try and solve them. We have a wide mandate as local government. It's not just potholes or streetlights. There's social development, economic development, marketing, environment. There's a huge mandate. Łączny budżet do dyspozycji to 25 milionów euro. O ile wszyscy zapłacą należny podatek lokalny. Municipalities owed around 185 million rand in outstanding rates. So people expect us to deliver a service, but many people don't pay for that service. I need to be honest, I came here to box with you. I wanted to have a big fight. But you sort of took the wind out of my sails when you told us how few people actually pay their rates. But I would just ask if you can, be here in Hilton. It's great to see you in Howick and Popameni and everywhere else. I want to see you here. I want to see you in the streets. I want to walk with you. I want to moan at you about the roads and show you all the roads that are falling apart. But yeah, I think that's the main thing for me. Richard, I'm glad you didn't box with me. I do appreciate that. I'm happy to box if we need to, but I do appreciate that. I agree, we need to do more in Hilton. We need to do more in every particular area.
Takie szczere rozmowy odkrywają przed mieszkańcami, jak funkcjonuje gmina. Thank you. I think it is important to understand what's going on and what has happened before. We're sort of uninformed and not knowing what's happening with the budgets, what's happening in municipality, and it frustrates the residents in Hilton. So this is a fantastic thing to actually interact with the mayor, where he comes out and explains, this is what we're going to do with the budget, this is what's going to happen. Priorytetem dla Richarda, mieszkającego w ładnej dzielnicy w Hilton, są drogi, sygnalizacja świetlna, infrastruktura. Troski mieszkańców Mpopopeni są znacznie skromniejsze. I think managing people's expectations is probably the bigger challenge, because people want, you know, they want to see, you know, a major city tomorrow here, you know, everything working, functional public transport, but the reality is that we're not. We're a rural municipality in South Africa, in KwaZulu-Natal, with all the same problems that, you know, a developing African country's small town has. Problemy te dotyczą między innymi ogólnego stanu dróg. W tym roku gmina Umgeni przeznacza na to ponad 1 000 000 euro. Robotnicy drogowi pracują nieprzerwanie. Township Mpopopeni powstał w 1968 roku. Ówczesny rząd prowadzący politykę apartheidu postanowił przesiedlić czarnoskórych z okolic Hołiku na ten jałowy teren 15 km od miasta. Obecnie żyje tu 35 tysięcy osób. Administracyjnie podlegają gminie Umgeni, zarządzanej przez Chrisa Papasa. Burmistrz często jada tam obiady ze współpracownikami. Populacja Mpopopeni jest młoda, a stopa bezrobocia wysoka. By wspomóc rozwój biznesu i młodych przedsiębiorców, Urząd Gminy udzielił dotacji w wysokości 1000 euro 5 małym firmom. Skorzystała między innymi 32-letnia Nonkle Kanipo. Halo, Sanbon. Ninjani? I didn't know or imagine that maybe someday I could get this funding of 20,000, you know, it's changed my business. It took my business into another level. I'm so proud, really. To jak wygrana na loterii. Biznes rozkwitł, a Nonkla Kanipo mogła zatrudnić 2 osoby. This is what I got from the municipality funding. This is a makeup suitcase. Now that I have the suitcase, I look more professional than before. You know, when you just come with a plastic, so they don't take you serious. This is the sink also I got from them. My very beautiful and lovely sink, you know. This one is more comfortable and strong. So it's also have the pipes. The only thing that I must do now is that I must buy geyser. And this is the stand dryer. It's a must to have this in the salon, but I couldn't afford it by that time. Different hairstyles. Różnych rozmiarów lokówki, suszarka i golarka to też nowe nabytki. Fryzjerka sama sporządziła listę potrzeb i wybrała marki oraz modele urządzeń. Growing a business is like growing a baby, you know. It's like when you start a business, you are giving birth to a baby, you know. The baby is small. The baby is unable to do anything for themselves. Yes, you need to assist. Sometimes the baby is sick. I believe, Duti, someday, like, I will reach my goal because my vision is so big. I believe this is also just a beginning. Chciałaby tu w Mpopopeni urządzić w kontenerze salon piękności i zatrudnić więcej osób, by też ona odmieniła czyjeś życie. So you are set now. She already paid. Nie od razu Rzym zbudowano. Młody burmistrz Umgenin nie obiecywał w kampanii cudów.
chciał rozsądnego i sprawiedliwego zarządzania budżetem. Projekt odnosi sukcesy, a Chrisowi Pappasowi przynosi popularność również poza KwaZulu-Natal. To może budzić zazdrość, wręcz nienawiść. Burmistrzowi stale towarzyszy ochrona. It's become so common that it's not even covered in the media anymore. Killings of politicians and also traditional leaders. I've moved four times as mayor. The one time the police told me don't sleep in the same place for this week. Na tej niewielkiej drodze w pobliżu Howick dokonało się epokowe wydarzenie w historii południowej Afryki. W 1962 roku aresztowano tu Nelsona Mandelę, a następnie skazano na dożywocie. This is where Mandela's freedom ended. And last year we commemorated 60 years since his capture. So a long time, you know, people we still speak to about him as if it was yesterday, but it's been a long time. Długa droga do wolności. Tak w wolnym przekładzie brzmi tytuł autobiografii Mandeli. Główne etapy tej drogi odtworzono tutaj. Przypomniano między innymi o pokojowej Nagrodzie Nobla. Choć w kraju Mandela wciąż jawi się jako postać symboliczna, jego marzenie o prosperującej, pojednanej RPA z czasem przygasło. Chris Pappas, dziecko epoki post-apartheidu, też stanowi symbol życia politycznego kraju. As a young person, as a non-majority racial group in this province, as a white person in this province, as a male, and then being gay as well. You know, that's live in Africa. Many countries are still illegal, criminalized, and you know there's a burden that one carries with that as well. Orientacja seksualna nie przeszkodziła mu w wyborach na burmistrza, ani nie studzi dalszych politycznych ambicji. I want to be part of the success of our province. So at the moment I'm invested here as the mayor. But I do want to look beyond that and look to our provincial parliament and look at our provincial government. Not as an opposition member, but as someone in government to take what I've learned here and try and fix the systems of our provincial government. Umgeni to swego rodzaju laboratorium badawcze dla ambitnego Chrisa Pappasa. Celem są wybory powszechne w 1924 roku, siódme od upadku apartheidu. Jego partia, Alliance Demokratyczny, chce odsunąć ANC od władzy, a Chris Pappas pragnie w tym uczestniczyć, by zmienić bieg historii.